Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym rozważyć taki temat, co pomiędzy. A mam tutaj na myśli kwestię naszego życia. Nasze życie rozpoczyna się w momencie poczęcia, a kończy się przejściem do wieczności. Tutaj na ziemi. Ono się kończy naszą śmiercią, a jak Pan da, to pochwyceniem, kiedy Pan przyjdzie po swój Kościół. Ale warto, abyśmy zastanowili się, co pomiędzy narodzinami a śmiercią, przejściem do wieczności. Bo to jest czas, w którym Bóg nam daje do tego, żebyśmy go we właściwy sposób wykorzystali. Żebyśmy dobrze to życie wykorzystali na Bożą chwałę. Nasze życie jest wędrówką od jednej do drugiej nagości, a więc od nagości naszych narodzin do nagości naszej śmierci. I pomiędzy nimi zbieramy materiał, który zabieramy do wieczności. Ten czas naszego życia jest czasem, w którym kształtujemy się po to, żeby przygotować naszą wieczność. I Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówił, że właśnie ten czas, w którym jesteśmy, to nasze życie tutaj na ziemi, jest czasem do tego, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje. Jedną z takich właściwych decyzji jest to, żeby wybrać tą ciasną bramę, gdyż, tak jak mówi Boże Słowo, szeroka i przestronna jest brama, która prowadzi do zguby. A naszym zadaniem jest to, aby przejść przez tą wąską bramę i wejść na tą wąską drogę, która prowadzi do wieczności. Pan Jezus mówi tutaj o rozważnym wybieraniu. Naszym zadaniem między nagościami, pomiędzy narodzinami a śmiercią jest to, żebyśmy właściwie wybrali, rozważnie wybrali. Pan Jezus powiedział tutaj, wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Zobaczcie, jak ważny jest ten czas naszego życia, naszej wędrówki, abyśmy właściwie wybierali, rozważnie wybierali. Wybierzmy ciasną bramę i wąską drogę, która prowadzi do wieczności, która prowadzi do życia wiecznego, abyśmy mogli, przechodząc z tego życia do wieczności, spędzić go w obecności Boga. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.